przede wszystkim oprócz Londynu dotarła tak zwana generacja Windrush, czyli wszystkich przyjeżdżających z Karaibów, z Indii, którzy mieli za zadanie odbudować brytyjskie imperium po II wojnie światowej, a spotkali się na miejscu z dużą niechęcią również miejscowych. Ale byli wśród miejscowych również tacy, którzy fascynowali się tą nową kulturą przywiezioną do Wielkiej Brytanii. I wśród nich byli ci, którzy z czarnymi na miejscu mieli dużo wspólnego. Podobnie jak oni byli bezrobotni. I wtedy pojawiła się grupa UB40, której nazwa pochodziła od Unemployment Benefit, od formularza, który wypełniało się w postaci zasiłek na bezrobotnych. W 1979 roku zabrali się pierwszy wniosek, a w 1980 roku przełomowy Signing Off, który mówił o tym, że już więcej zasiłku pobierać nie będą, bo przystępują do akcji. I ta akcja trwa już 44 lata. I UB40 w międzyczasie stało się jednym z najbardziej znanych i popularnych zespołów reggae na świecie, który dotarł w każde miejsce globu i wydał kilka sześciu albumów. Na czele samych Makurów Rejpuru, która wydano w 1983 roku, która była również wielkim hitem w naszym kraju. I kawałkami takimi jak Medio Dynamo. I Niektóre z piosenek z tej płyty dzisiaj również wybrzmią. Więc co, Bydgoszcz, jesteście gotowi na to, aby pomagać się? Rozgrzać wasze serca i nogi? Już za chwilę przed wami UB40. Bądźcie gotowi.